Cześć, siemaneczko, witam serdecznie, dobry wieczór, z tej strony Kasztan, zapraszam na kolejnego streamika z Gotika. Siemanko, ojciec Gaucho, już widzę w pierwszym rzędzie tutaj ustawieni, ojciec Gaucho, Harley, dobry wieczór, witam serdecznie, Santi, Grubini, no i Kacper. Witam was bardzo serdecznie, jak tam wam dzionek minął, jak tam czwartunio. Chudy, siemanko i suchar, siemaneczko, siemanko, siemanko, kurde, ale tu się grubo zaczyna. Zdecydowałeś się, Kacper, w co grać. Co tam słychać u was wszystkich, co? Jak tam? Bo ja trochę wytyrany. Ale... gramy w Gothica. Dobra, który to save'ik mieliśmy? No to będzie ten. Siemanko, siemanko wszyscy. Pada deszcz, przepana z tym, ale no pada cały dzień, nie? Gothic 2 Nostalgic Edition, bo nie przeszedłem. No i też można, nie? Dobra, my się tutaj przeteleportowaliśmy do Xardasa. Z tego co pamiętam. I mamy z nim porozmawiać. W robocie z tyrany to trzeba ubić parę orków, no jasne. No jasne. Skoro zaczął już się trzeci rozdział, to może ktoś tu się pojawił na dole w dolinie, zobaczymy. Moje OCD każe mi zejść na dół. To piwo co na Discord, ten kapitan... Kapitana Morgana ty wysłałeś. Dobre jest, mi też smakuje. Jeżeli... biorąc pod uwagę właśnie piwa smakowe, to jest całkiem spoko. Jak na piwo smakowe. Na zdrówko w ogóle, ojciec Gaucho, bardzo dobre jest. Czy ktoś tu się pojawił w tej dolinie? Na pewno nie. Kurde, ta pierwsza jaskinia taka duża jest? Pamiętam. Nie, na pewno się tu nikt nie pojawił. W co ja wierzę? Zresztą to można łatwo sprawdzić. No nie, tu się nikt nie pojawił. Co tam? Jak tam? No to nic. Xardas nam pozostaje. Idziemy gadać z Xardasem. Mam nadzieję, że nie usnę na tym dialogu. Tutaj w ogóle jest ciekawy teraz po oko, no. To jest w ogóle ciekawy bug. Nie wiem, czy wy to widzicie, ale... nie wiem, czy wy to widzicie, ale tutaj wystaje krata. Tak jakby ta krata wystaje z wieży. To jest ta krata, którą się otwiera za pomocą tego przycisku w kominku i ona wychodzi poza wieżę, poza teksturę. Śmieszne to jest. To jest ta krata, nie? Co tutaj była? Dobra, panie Xardupa. Gadamy. Ej, ty. Co mi możesz powiedzieć o tej kamiennej tablicy? Teraz o tym rozmawiamy? To jakiś magiczny artefakt. Okazało się jednak, że jej znaczenie jest znacznie mniejsze. Nie udało mi się do końca rozszyfrować wyrytych na niej znaków, ale wydają się one przekazywać historię prastarej kultury. Weź ją, jeśli chcesz. Do niczego mi się nie przyda. Wracam z Górniczej Doliny. Najwyższy czas. Co tam widziałeś? Smoki. Miałeś rację. W dolinie stacjonuje potężna armia nieprzyjaciela. Ale tam potężna armia nieprzyjaciela. Masz na myśli tych ziomków wokół obozu? Jeśli się nie mylę, wkrótce cała armia ruszy na Korinis. Lester powiedział, że chcesz się ze mną widzieć. Co się tu do diabła działo pod moją nieobecność? Nasz przeciwnik dowiedział się, kim jesteś naprawdę. I że zamierzasz zdobyć oko Inosa. Zdał sobie sprawę z zagrożenia. Więc postanowił wyjść z ukrycia i zaatakować otwarcie. Zabawa w chowanego już się skończyła. Jeszcze wczoraj nikt nie wiedział, z której strony nadejdzie cios. Dziś nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Zaatakowali mnie magowie w czarnych szatach. Wróg ma wiele twarzy. Poszukiwacze to właśnie jedna z nich.
ale oni tylko przygotowują teren na przybycie prawdziwego przeciwnika. Zajęli już pozycje w strategicznych miejscach. Teraz czekają tylko na dogodną okazję, by zacisnąć pętlę sideł. Ciekawe by było, gdyby faktycznie w Gothic Odwyku byłaby obrona Kolinesa. Spoko to by było. Za wszelką cenę spróbują cię powstrzymać. Ja zawsze myślałem w ogóle, że trójka będzie, no, będzie powrót do Kolinis i że tam będzie wojna. Ja nie sądziłem, że ich wypieprzy na Myrtanę, nie? Co to za dowód? Otrzymałem list od Garonda. A czy dzieje Korinis czasami o tym nie będą traktować? Prosi w nim o posiłki. To powinno wystarczyć, by przekonać Hagena. Dobra robota. Jest chyba jakiś mod. Co mam teraz robić? Zanieś Hagenowi list od Garonda. Z takim dowodem w ręku zostaniesz dopuszczony do Oka i Nosa. Potem udaj się do Pyrokara. To on. Musisz koniecznie zabrać ten artefakt w bezpieczne miejsce. Czyli w kieszeń. Już, zanim będzie za późno. Najbezpieczniejsze miejsce na moje. Zdobyć amulet dla siebie. Dobra. Laguje ci stream. A jak pozostałym? A, dzieje Korinis to osobna historia. No okej, okay, dobra. To nie wiedziałem. No dobra, no to lecimy do Hagena. Polecimy sobie tędy. W sumie nie mamy innego wyjścia. Git jest, suchar. Śmiga dobrze. To super. To znaczy, no dobrze. No mogłoby być lepiej, nie? Ale niestety mój drewno laptop nie wytrzymuje takich obciążeń. Oddaj łuk. Jaki łuk? Ja mam kuszę. Kurczę, no wiedziałem, że mnie zabiją, nie? Oddaj łuk. Ale jaki łuk? I don't get it. Kurczę, no. Ej, ja ich zabiję. Ja ich zabiję w jakiś sposób. Tak nie za bardzo. Oj, dzisiaj będzie festiwal lubienia. Muszę się wdrożyć. Wargi i orkowe psy to największe zmory Gothica. No, noc kruka to w szczególności. Nie no, w Gothicu nie będziemy robić. Ojejku. Miał być, ale już straciliśmy rachubę w pewnym momencie. Dla ciebie krwiopijcy, no jak całą grę na piątym poziomie przechodzisz, oczywiście to był żart. To się nie dzieje. To się naprawdę nie dziw. No kurczę. Ja cię kręcę, no. Wiecie co? Po kolei. Po kolei te łachmany trzeba tutaj pokonać. No jestem wybombany, ale nie sądziłem, że aż tak. Jestem dopiero przy tym, jak zostałem dodany do kręgu magów wody czy coś takiego. Aha, czyli zacząłeś ten Nostalgic Edition, tak nam mówiłeś. O jest. No, Yuri speedrunuje znowu Gothica. Macie jakieś pomysły na nich? Ja muszę dostać lepszą zbroję w końcu. Z lepszą zbroją będzie dużo łatwiej.
A, to jest tylko ta. Ojejku, udało się w końcu. Nie ma czego plądrować. Jak ja się cieszę, że to wyszło w końcu. Dobra, napijemy się trochę mikstureczek. I cisnota dalej. Ale weź, łyknij tą miksturę. I patrzcie, ty poszukiwacz. Teraz poznasz prawdziwą moc mego pana. Nic cię już nie uratuje. Powiadasz, że nic mnie nie uratuje. Ciebie nic nie zdołało uratować. Gałganie ty. No, widać te kraty, jakie to jest komiczne. Mnie to śmieszy. Czemu napisać od? Nie wiem. Co jest? Streama wyjebało? Serio? Nie, chyba nie. Ej, nie straszcie mnie, że coś jest nie tak. Ktoś miał jeszcze laga? Ktoś miał jeszcze laga tutaj z obecnych? Jest okej. Okay. Aha, no dobra, dobra. Jakby coś się działo, to let me know, guys. And girls, and guys, and girls. No guys to w sumie też kobitki. O, już im się nie chce gadać nawet. A, wifi ci sypnęło, no tak, no tak. Czy mamy jakieś leczonko? Nie. Musimy pić miksturę. A, ale zaraz się gibniemy do Curisa, posprzedajemy mu szajs z Górniczej Doliny. I będziemy mieli hajsik. Ciężka zbroja najemnika, kup to lepiej będzie. Nie wiem, czy... Odpowiedziałeś przez tego laga. Nie, nie, nie odpowiedziałem. I nawet nie widziałem, że napisałeś chyba, wiesz? Co nowego na farmie? Już nie daję rady. Znienacka pojawili się tutaj ci goście w czarnych kapturach. Chyba oszaleję. Rozmawiałeś z tymi odzianymi na czarno mężczyznę? Tam zbroja nagi, chodź. Jasne. Nie miałem zresztą wyboru. Chyba kogoś szukają. Czemu nic nie zrobisz z tymi zakapturzonymi postaciami? Bardzo bym chciał, ale się boję. Widziałem, jak spalili jednego człowieka żywcem. Tak, po prostu. Czemu miałbym ryzykować życie? Czemu oni śpią w środku dnia? Nie, 7 rano jest. I to Hilda będzie chora kiedy? W 4 rozdziale? Chyba w 4, nie? Albo w 5. Ej, co tu robi cieniostwór? A, no to widzę, że Noc Kruka takie ciekawe rzeczy dodaje, jak cieniostwór tutaj. Drzemka, no. Upalowali w nocy. No, z tymi, z poszukiwaczami. Impreza z poszukiwaczami była. Moralniaka mają, mi się nie chcą z nimi widzieć, a nie spalili kogoś żywcem. O, jest. O kurde, więcej ich tu jest. Więcej.
Wpadłeś w nasze siły. No. Bo ty wpadłeś w moje. Jednak głupek jesteś, siemanko, dobry wieczór. Tam nie grasz? Nie grasz, nie grasz? Klom ognia zrobili Robert głupie, myślę, że człowieka zabili. Zapraszamy na parówki, zapraszamy na kiełbę z ogniska. A grasz, Ziutek. Oko. Jak tam? W ogóle co to jest za gierka, bo jakoś tak nie miałem okazji sprawdzić. Nie miałem kiedy. Nie jesteś wcale taki głupi, na jakiego wyglądasz. Moje zdanie. A, JRPG. Patrzcie tego, jak wystrojone. Musisz mi pomóc. Co to za strój? Co to za strój? Kupiłem go od napotkanego handlarza. Strażnicy nie chcieli mnie wpuścić do miasta. Poza tym nie chcę, żeby cały świat wiedział, skąd wraca. Nie głupi pomysł. Też tak myślę. Ale chociaż pozbyłem się stroju cienia, nadal jestem tym, kim byłem w kolonii. Rzeczywiście, prawda. I wiążę z tym miastem wielkie plany. Będę się lepiej trzymać od tego z daleka. W czym rzecz? Tak, mam, ojciec. Dużo się tu pozmieniało od mojej ostatniej wizyty. Najpierw muszę jakoś stanąć na nogi. Ale w czym problem? Muszę się dostać do górnego miasta. Ale nie jestem mieszkańcem, a nie mam dość złota, by przekupić strażników. I tu wkraczasz ty. Mam ci pożyczyć trochę złota? W żadnym wypadku. Mam trochę pieniędzy. Całkiem sporo, jeśli mam być szczery. Niestety, nie mam ich przy sobie. Nie sądzę, żeby coś się zmieniło. Ktoś musi mi je przynieść, rozumiemy się? No popatrz, już mi lepiej. W porządku, pomogę ci. Słuchaj, gdy bariera nadal istniała, ukryłem sobie mały skarb. To było dawno temu, więc zapomniałem go ze sobą zabrać. Teraz nie mogę się stąd ruszyć. Żeby nie przedłużać. Można wierzyć. Gdzie schowałeś złoto? Na placu wymian, nad opuszczoną kopalnią, w skórzanej torbie. Tylko upewnij się, że to ta właściwa, żebyś nie musiał chodzić dwa razy. Jak ją rozpoznasz? Torba jest pełna złota, wypchana po brzegi. Dobrze, spróbuję znaleźć twój skarb. Tak, trzymać! To mi wystarczy. Wiesz co? Wiedziałem o tym, Kacper, ale zapomniałem w tym przejściu o tym. To było oczywiste. Znalazłem twoje złoto. Świetnie! Znalazłem twoje złoto! Świetnie! Gerbrand może się zacząć pakować. Słuchaj, muszę się teraz zająć strażnik. Chcę, żebyś zaniósł ten list Gerbrandowi. To jeden z bogatych kupców z górnego miasta. Przekaż mu moje pozdrowienia. Spotkamy się przed jego domem. Słyszę o tym po raz pierwszy. Co jest napisane w tym liście? Mega mnie to ciekawi. Nie wiem, czym on się tak denerwuje. Gerbrand, popełniłeś błąd nie zabijając mnie. Wróciłem do miasta i niedługo się spotkamy, a wtedy posiekam cię na plasterki. Znasz mnie wystarczająco długo, by wiedzieć, że nie żartuję. Nie przypuszczałeś pewnie, że mogę jeszcze wrócić za barierę. To błąd, wróciłem, by odzyskać co mam. Jeśli życie ci miło, uciekaj czym prędzej z miasta, a ja przejmę twój interes. W ten sposób będziemy kwitem. To idziemy. No wsparcie na dachach jest parę sukiewek, ale na jego etapie gry za dużo mu to nie da. No pewnie nie. Pamiętam, że na czubku tej karczmy, na rogu, co tam stoi, gdzie Mo pilnuje drzwi, jest jedna sakwa. Diego przysyła pozdrowienia. Co? Kto? Jaki Diego? Co za Diego? I chciał, żebym przekazał ci ten list. To niemożliwe. Nie, już po mnie. Czy jest w mieście? Kto? Diego oczywiście. Tak, wkrótce mamy się tu spotkać. Zatem to koniec. Wszystko stracone. Nie mam czasu. Muszę się stąd wynosić i to szybko. Jeśli mnie tu znajdzie, jestem skończony. Coś... O co chodzi? Ty i ten twój koleżka Diego narobiliście już dość zniszczeń. Zostaw! I gdzie ten Gerbrand będzie teraz przesiadywał? Bo teraz w sumie jest dobra okazja do zrobienia tego. Krwawych pucharów.
Minam się, ale wywalone, no dokładnie. Nie wiadomo już, komu można. Jeszcze się przeszli przez siebie. Wiadomo od dawna. Musiały pojawić się problemy. To naprawdę. Watrasowi, chyba, z tego co pamiętam. Jeść. Co mogę u ciebie dostać? Mogę. Bo teraz nie ma. Martinowi. Martinowi w porcie. O, dokładnie, Gałczo. Z ust mi to wyjąłeś. To w takim razie coś zepsułeś. Albo nie przeczytałeś tego listu może. A z morza wyłonił się ląd, a na lądzie powstało wszystko, gdzie ten Gerbrand poszedł? Co żywe, rośliny i zwierzęta. Gdzie on kurde polas? Cholera wie, nie? Mogę zajmować się wszystkim i wszystkim. On po prostu za dużo... Przyszła nam żona, tego nie widziała. Zgadzam. Niczego jej już nie mogę. To naprawdę nie mój problem. Ej, ty! To przecież... Co? Monty wrócił! Przegląda właśnie plan. Może jednak... Co? Orkowie... Chciał... Najwień... Jak tego nie zmienisz? Dlaczego dowiaduje się o tym dopiero teraz? Jeżeli on tego nie widzi, to przecież nie mogę mu pomagać wbrew lubowi. Co do zagin... Udało mi się ocalić część z zagin... Wiedziałem, że ci się uda. Naprawdę sama widziałem. Jakieś wieści? Można tak powiedzieć. Paladyni aresztowali Beneta, naszego kowala. Jak to się stało? Bennett poszedł do miasta po zapas. Zaraz go poszukamy. No, już nie wróci. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, pogadaj z Hodgesem. Był w mieście razem z Bennettem. Nie potrafi niczego zrobić. Nie wiadomo już, komu można... Wygląda na to, że... Jak możemy go... Nie mam na razie żadnych pomysłów. Nie mogę dostać się do celi, żeby z nim porozmawiać. Mogę tylko nadstawiać ucha, ale tutaj niewiele można się teraz dowiedzieć. Nie chcę już o tym mówić. Mhm. Jakieś wieści? Można tak powiedzieć. A to już słyszałem. Ja bym tego nie zrobił. Nie powiedziałeś czegoś Watrasowi, no widzisz. No widzisz. Dobra, bo będzie trzeba po prostu się nauczyć teraz tej kradzieży kieszonkowej, no i zacząć rabować te krwawe kielichy, nie? A, idę się nauczyć tej kradzieży kieszonkowej w końcu. Tyle tych punktów nauki, ten szpon Beliara jest tak OP. Ej, ty! Pokaż mi, jak opróżnić czyjeś kieszenie. Jeżeli chcesz opróżnić czyjeś kieszenie, musisz odciągnąć uwagę ofiary. Zacznij z nią gawędzić. Podczas rozmowy postaraj się ocenić, z kim masz do czynienia. Zwróć uwagę na wypchane kieszenie albo biżuterię. Ale przede wszystkim oceń, jak czujny jest klient. Pamiętaj, że okradanie pijanego robotnika to nie to samo, co skubanie czujnego kupca. Jak będziesz niezgrabny, to klient się skapuje. Tak więc musisz być opanowany. Okej, dobra. Czyli mamy to. Szukamy Gerbranta, bo on chyba ma klucz. Ile ja mam zręczności? 14, czyli będę mógł chyba tylko te dzieci niełatwe okradać. Ogłasza się, co następuje. O! Najemnik Bennett, czy możesz mi powróżyć? Tak, ile? Został osądzony w imię... Opowiedz mi o przyszłości. Wyrok? Dobrze. Przez powieszenie. Egzekucja odbędzie się za parę, a jej dokument...
wymusisz swoje własne przeznaczenie. Przez ogień i śnieg, przez lód i płomienie. Przez smoki w sensie. Ludzie w obcych zbrojach, bagno. Bagno. Jaszczury oczekują cię. Mhm. To wszystko. Nie widzę nic więcej. O, i elegancko. Mamy to. Szukamy Gerbranta. To jest Alric. Po prostu trzeba bardzo typowy. Opowiada Subik! Ojciec Gałczo, bardzo ci dziękuję za Subika. Dzięki za wsparcie. Dzięki. Dzięki ziomku. Tymeczku. Bardzo ci dziękuję za Subika. Bardzo, bardzo ci dziękuję. Kurczę, teraz trzeba znaleźć tego ziomulka. Ziomulka Gerbranta. Gdzieś go wcięło, cholera wie gdzie. Kurczę, gdzie to mogło go wciąć? Ode mnie tego nie dostał. Wcześniej czy później musiało się tak zdarzyć. To było oczywiste. No pewnie w karczmie siedzi, nie? Nie, no to jest tylko nagór. Zrobił pan. O. Nie mam pojęcia, gdzie go znaleźć. Dobra. Zrobimy ten quest, czyli jego sklepiemy. O, to jest to. Szybciutko, nie pamięć. Szybciutko. Jeszcze o tym pogadamy. Jest nie pamięć. A nie mam many. Czy ja mogę to teraz zrobić? Żeby to działało? Co do eksperymentu. Czy próba się powiodła? Czy tylko zmarnowałeś zwój? Co? Mów szybko. Jeśli potrzebujesz więcej zwojów z czarami, możesz je kupić ode mnie. Chyba zadziałało. Co będę mógł znać? Pokaż mi. No ale co? No zadziałało, nie? Pierwszy raz kogoś zasubskrybowałem na Twitchu, zasługujesz. Ojciec Gałczo, dzięki ci bardzo. Dzięki ci bardzo. Dzięki za wsparcie. Na nim nie mogę sprawdzić. No okej, okay, dobra, to. Bardzo ci dziękuję za subika. Wszyscy wiedzą. Pracuję niemal przez cały spokój. Nie opowiadaj mi takich rzeczy. Jest. Hej, ty. A, on nie ma klucza, no dobra. Dokładnie tak. Zawsze dobrze. Zadziałało, no ale do questa, dobra, ja rozumiem. Nikt nie chce tego słuchać. No już uważaj, nie przyszło nam życie w niedobrych czasach. A teraz nic mi nie sprzeda. Przyszło nam życie w niedobrych czasach. No trudno. Nie sądzę, żeby coś się zmieniło. I
tak tego nie zmienisz. Dobra, no to idziemy poszukać kluczyków. Pogadamy z Diego. Jak tam i co tam u niego słychać? Hej. Dostarczyłem twój list. Świetnie! I jak zareagował Gerland? Wydawał się bardzo przestraszony i natychmiast zniknął. No, ja myślę. Obawiam się, że najpierw muszę poświęcić trochę czasu na urządzenie mojego nowego domu. Jeśli dobrze pamiętam, Gerbrand ma fatalny gust. A więc dom jest twój? Tak, no takie itemy, jak tylko nie powiedz, to słowa przeszedł. Aż po strych, z całym wyposażeniem. Po spędzeniu tylu lat w niezbyt komfortowych więziennych warunkach zamierzam wreszcie wyspać się porządnie na miękkim łóżku. A na śniadanie będzie kawał prawdziwego mięsa i dobre wino. Nieźle to sobie zaplanowałeś, co? Żebyś wiedział! Jak tego dokonałem? Myślisz, że Gerbrand doszedł do swojej fortuny w ciągu wielu lat uczciwej pracy? Oczywiście, on sam nie maczał palców w szczególnie śliskich sprawach. Miał do tego specjalnego pomocnika. Siłą rzeczy poznawałem szczegóły jego brudnych machlojek, aż postanowił pozbyć się mnie na dobre. Za dużo wiedziałem. Do Hagena idź, do ci już chyba runę teleportacji, tak mi się wydaje. No nigdy spoko, mnie o to spoko, nie zaraz poleczę. Co się stało z Gerbrandem? Zbyt długo cieszył się życiem w luksusie. Mieszkał sobie tutaj, opływając w dostatki, podczas gdy ja zażerałem się gulaszem z chrząszczy. Nie wiem, dokąd uciekł, ale jego noga nigdy więcej nie postanie w Korinis. Już ja się o to postaram. Jeśli koniecznie chcesz go znaleźć, popytaj w okolicach przystani. A co z moją działką? Widzę, że jednak nie zapomniałeś wszystkiego, czego cię nauczyłem. Ale masz rację. Bez ciebie nigdy by mi się nie udało. Oto twoja część. No i bardzo dobrze. Kiepsko. Możesz mnie czegoś nauczyć? Jasne. Okej, dobra. Zapiszemy sobie. Na pyrokar w gospodzie można już kupić do Xardasa. Masz nie wiem co jeszcze. Do Xardasa mam, tak. Ty pas przełęczę paladyna? Tak, zabrałem, no. Mam. Dobra, to mamy w sumie przeszukane. Tutaj nie ma krwawego kielicha. Tu w tym domu jest. To może... On myśli, że to takie łatwe. Ale kto będzie miał ten klucz? Nie mów, że o tym nie wiedziałeś. W takim razie? Ha, kasztanek jest. Elegancko. Najsik. Trudno być tego pewnym. W Górniczej Dolinie tak. Sam tak mówiłem. Teraz każdy już ode mnie tego nie dostał. Mam tu dla ciebie pazury bardzo niezwykłego zębacza. Moi klienci się ucieszą. Oto pierścień, który ci obiecał. Niczego im już nie powiem. Pokaż mi swoje towary. A będzie jeszcze gorzej. Dawaj to. Naprawdę sama widziałam. Co ty masz tutaj jeszcze ciekawego? Nie potrafię niczego zatrzymać dla siebie. Kurczę, chyba kupię sobie. Powiedz to. No, czy to coś z przodu twojej głowy to twarz, czy dupa? Siemanko, Zeniu, dobry wieczór. Tam co tam? Słychać? A, nie wiem czy to kupić. No, ja na razie się wstrzymam. O, idealnie. Siema Gogan, nawet nie przyszedłeś się przywitać do mnie na streamka. A streamowałeś, Zeniu? Nigdy nie zmieni. Nikomu tego nie powtarzaj. Moje zdanie i tak nikogo nie obchodzi. Game over, man! Której? What the fuck are we gonna do now? What are we gonna do? Siemanko, Phoenix Monster. Dobry wieczór. No ale też jestem dzisiaj bardzo wybombany, szczerze ci powiem. Bardzo, bardzo. Ledwo tutaj wytrzymuję, ale o której streamowałeś? Właściwie o to pytałem.
Teraz każdy już o tym wie. Nie wiem, kto ma te klucze, kurde, chyba nie zrobię tego questa. Ale jest mało tych questów w ogóle. Ciekawe, czy się ten odbugował, nie? O, akurat jestem tutaj, zaraz sprawdzimy. Odpatrzył czyn Beliara i przemierzył ziemię, by znaleźć człowieka. O 20:15. Przemówił, ten stał się jego sługą. No to ja jeszcze nie siedziałem na tym. To zajęty byłem. No ja dopiero tak odzajęciłem się. W momencie, kiedy odpaliłem streama, nie? Dopiero znalazłem czas, także sorry. I przemierzył ziemię, by znaleźć VOD-se odpalę. A gdy do niego przemówił, ten stał się jego sługą. O, to dziękuję. Niego część dzięki za wybaczenie. Boskiej mocy, by mógł on naprawić szkody wyrządzone przez Beliara. Jeden z nas zwrócił się Beliar do innej istoty, ale Adanos zesłał potężną falę, która zmyła ją z powierzchni. A jeszcze nie umiem języka kapłanów? Ale wraz z nią odeszły także drzewa i zwierzęta. Ja nie umiem języka kapłanów? Poważnie? Wielce się zasmucił. Kolejny streamie, kolejne czyfolowki. No to gracziki, gracziki. Języka. Idź. I rzekł wreszcie do swych braci. Nie mogę. Nigdy więcej nie powstanie wasza noga. To i tak jest zbugowany, nie? Co za poziom, nie? Mam dla ciebie kolejną kamienną tabliczkę. Świetnie. Przyjmij w nagrodę te kilka eliksirów. Chyba mam dreszcze. Chyba mam dreszcze. Nie wyglądasz najlepiej. Chyba zbyt długo wystawiałeś się na czarne spojrzenia poszukiwaczy. Mogę uzdrowić twoje ciało, ale spokój duszy odzyskasz jedynie w klasztorze. Porozmawiaj z Pyrokarem. On ci pomoże. Dextero 6, siemanko, dobry wieczór. A dobrze, dobrze. W gotyczka se gramy, trochę zmęczeni. W sensie ja jestem zmęczony. Trochę jesteśmy zmęczeni. Ale gramy, bo trzeba ciągnąć fabułę, trzeba zdobyć Okoinosa. Tak jest, dokładnie tak. Batras masaż bez ziemu zrobi. No. Masażyk stóp. Łokci. Masaż łokci. O, Curis, masz nowe rzeczy. To mi się podoba. A czemu masz jedną miksturę szybkości? No dlaczego ty tak robisz? Pracuję niemal przez cały dzień. Dawaj wszystko co masz. Słyszałam co innego. Piwko już wypita, żałuję, że dwóch nie kupiłem. No, to takie piwka smakowe tak soczek, nie? Się pije. Nie potrafi niczego zatrzymać. Trochę. Topór bojowy z niezłe. To nie wiem, z czym ja będę biegał. Dobra, to. Tak naprawdę wszystkie te słabsze miecze posprzedaję. O, kilo sprzedałem, ale po co mi to? Też mi jest, nie będzie potrzebne. To opowiem takie rzeczy. Łuk związu. Niczego jej już nie powiem. Tajemnica, o której wszyscy wiedzą. Srebrne pierścienie posprzedajemy, srebrny świecznik. O kurde, ile kłów. Do piratów idź kupotki. A tak, śledzie. Właśnie, trzeba iść do Jarkendaru. Gdybym sama tego nie... Dobrze, że przypomniałeś, ojciec Gauczo. Po dwóch piwkach jedzenia. Naprawdę, sama widziała. No, ja nie zrobiłem drzemki. Zawsze robię drzemkę, jak usypiam córeczkę, a teraz tym razem nie zrobiłem. Bo jej nie usypiałem po prostu. Nie potrafi niczego zatrzymać dla siebie. Nie potrafi niczego zatrzymać. No i jest hardcore. Zawsze to powtarzałam. Nie wierzę w to. No. Tak, to bardzo... W miarę odzyskałem to złoto. Przyszło nam życie w niedobrych czasach. Ej, to Larys nie jest nieśmiertelny? Jest! Ależ jest! Doprawdy? To interesujące.
pracuję niemal przez cały dzień. Tak, to bardzo typowo. Mój mąż... Ej, nauczyłem się... Ej, ogólnie to tak, nie? Nauczyłem się kradzieży kieszonkowej i jeszcze z żadną osobą, jaką rozmawiałem, nie wyświetla się opcja kradzieży kieszonkowej. Jak to jest? A gdzie jeszcze? Gdzie? Czy to jakoś inaczej się robi w nocy kruka? Beż zgłupiałem. Hej, ty! Doprawdy? Słuchaj, zobacz. Gdybym mam to. Pokaż. No, teraz może. To bardzo typowo. Nie po coś. Kto opowiada takie rzeczy? Mąż uważa inaczej. I to jest dziwne. Mam kradzież kieszonkową. Zaraz. Tak, uczony. I dlaczego nie mogę? No jest, uczony. Kradzież kieszonkowa. Dlaczego nie mogę ludzi okradać? Następnie zamordował Palladyna Lotara. Został osądzony w imię Inosa. Wyrok? Śmierć przez powieszenie. Egzekucja odbędzie się za parę dni, a jej dokładny termin... Oj, coś się chyba popsuło. Znowu. No nic, idziemy do Hagena. Idziemy do Hagenika. Bo się nic nie dzieje. Będzie trzeba na farmę na razie. W swojej mądrości tak uczynił. Byłem w twojej chacie w górniczej dolinie, a zatem jeszcze stoi. Udało ci się to znaleźć? Jeżeli mówisz o torbie pełnej rudy. Tak, mam ją, ale z ciebie spiesiula. Dziwne, jeśli chodzi, może coś przegadać trzeba. A może po prostu w nocy kruka jest tak, że jak nie masz wystarczającej zręczności, żeby kogoś okraść? Pewnie, świetnie. Dlatego uprosił Inosa, by ten zostawił część swej mocy na ziemi, aby pewnego dnia przywrócić ją człowiekowi. Prawdziwy z ciebie przyjaciel. Dziękuję. A Inos... W swej mądrości tak uczynił. Co ja mówiłem? To ja mówiłem, że... Tak, ja mówiłem właściwie. Chodzi o to może, że jest tak... nie znosił widoku światła. Że jak no, nie masz tej wystarczającej zręczności, to się po prostu ta opcja nie wyświetla. Popatrz na ludziach. To może mam totalnie za mało tej zręczności. O, patrzcie. Patrzcie tego, nie? Która jest godzina? To jest jego godzina na szczanie i będzie... Stój! Nikt nie może wejść do magazynu! Dlaczego nikt nie może wejść do magazynu? Dlaczego nikt nie może wejść do magazynu? Miłościwy Lord Hagen skonfiskował wszystko... Dokładnie tak, jak mówisz. Znam to. Patrzcie tego. Wiedział o tym wcześniej. Ej, wstydu nie masz, gościu? Niczego nie masz. No i co tam wyczytałeś ciekawego, ojciec Gaucho? Żeby okradać wymagane jest skradanie. To oni w Noc Kruka to zrobili tak jak w tym? Nie, to w jedynce tak działa. W dwójce inaczej. Nie, to w jedynce tak działa. Mam skradanie. Naprawdę sama widziałam. Ojciec Gaucho to tak w jedynce działa, z tego co pamiętam. W dwójce to działa inaczej trochę. Nie opowiadaj mi takich rzeczy. Dobra, Hagenik. Idziemy do Hagenika. Tak, to bardzo typowo. Mi się wydaje, że to się nie wyświetla. Jestem za słaby ze zręczności. O, chyba większą zręczność potrzebuję. Mnie to już nic nie dziwi. Nie wiem, ty mi powiedz. Tak, Pronut Psychic gra Fallen Order, no? Czym się zajmuje Paladyn? I też postarać się może się do... Żyje, by mu służyć i walczy, by oddać mu cześć. W zamian obdarzeni zostaje... Musisz to skończyć? Ja skończyłem. Platynkę zrobiłem. Bardzo przyjemna gierka. Dobra, Górolsko, Dolina i...
Przynoszę ci wieści od Garonda. Proszę, kazał mi wręczyć ten list. Sytuacja jest groźniejsza niż przypuszczałem. Ale mów, mów, co się dzieje w Górniczej Dolinie. Paladyni zabarykadowali się w tamtejszym zamku. Oblega ich horda orków. Wielu żołnierzy poległo. Zostało też bardzo niewiele rudy. Obawiam się, że bez odpowiedniego wsparcia ci ludzie nie mają szans. Znajdę jakiś sposób, żeby ich stamtąd wyciągnąć. Inos będzie ci wdzięczny. Bardziej niż jego wdzięczność przyda mi się oko. Tak, naturalnie. Bardziej niż jego wdzięczność przyda mi się oko. Dawaj, Karolaj się podejść do pracy i naciśnij przycisk akcji. Bramy klasztoru. Kurde, ale to w jedynce tak działa. Najwyższym z magów ognia. Naprawdę, ojciec Garczo. W dwójce to tak inaczej, w dwójce to inaczej działało. Jeszcze jedno. Czekaj, sam muszę zerknąć, dobra? Weź tę runę jako wyraz mojej wdzięczności. W chwilach potrzeby przeniesie cię ona bezpiecznie do miasta. Muszę z tobą porozmawiać o Benecie. Ale to ten najemnik, który zamordował jednego z moich ludzi. Zamiast tu nam koncert zrobić Mechwarte. No mówił, że będzie grał właśnie Pac-Mana. Dobra, spróbuję, ojciec Gaucho. Sądzę, że Bennett jest niewinny. Dowody są jednoznaczne. To on jest sprawcą. A jeśli dowody zostały sfałszowane? Uważaj, co mówisz. To bardzo poważne oskarżenie. Jeśli nie masz dowodów, które podważają zeznania mojego świadka, lepiej trzymaj język za zębami. Skąd masz pewność, że to Bennett jest mordercą? Mamy naocznego świadka. Jak widzisz, wina tego najemnika nie podlega dyskusji. Co to za świadek? Cornelius, sekretarz gubernatora, widział całe zajście. Podany przez niego rysopis pasuje jak ulał do Bennetta. Z mojego punktu widzenia sprawa jest zamknięta. Najemnik zostanie powieszony za zdradę stanu. Aha. No. Ojciec Gaucho, przepraszam, zdążyłem doczytać. Jest tak jak w dwójce, tylko że no to się pojawia pewnie. Inos oświeca wszystkich tych, którzy widzą jego mądrość. Żadna wielka sprawa. Jak mogę to zrobić, nie? I wymagane jest bardzo dużo zręczności, żeby kradać wiarę. Nie można na to liczyć. No. Przecież wiadomo o tym od dawna. Żadna wielka sprawa. Zręczności to tutaj naprawdę dużo jest potrzebne. Chyba nie zrobię tego zadania. To się nigdy nie zrobi. Bo to jest takie stricte na właśnie agility. Ale za to mam sextans. Dam go Ramirezowi. Kurczę, dobra. Uniewinnimy Bennetta. Pociągniemy ten drugi rozdział. Pociągniemy trochę fabułkę. I dopiero wtedy do Jarkandaru wrócimy. Taki mam plan. Mnie tak będzie lepiej. Właśnie, bo w Nockruka są dwa sekstanse. Sekstanse. W zwykłej dwójce był jeden. Tu są dwa. Mam dla ciebie sekstans. Niewiarygodne. Naprawdę udało ci się go zdobyć. Proszę, naprawdę zasłużyłeś sobie na te pieniądze. No i elegancko. Sekstans u smoka, no. A tutaj jest w chacie Grega był.
w Jarkandarze, wiesz? No to co? No to teraz w sumie... Mamy runę teleportacji do miasta. Aha, ja chcę się uleczyć, ale nie mogę, bo nie mam leczenia. No to idziemy do ten, nie? Do klasztoru w takim razie. Po oko Inosa. A, jeszcze pogadamy z Bennetem w sumie u Andre. Kurczę, to ja niepotrzebnie się straciłem te 10 punktów nauki na to, no ale no trudno już. Udało mi się uratować kilkoro z zaginionych. Ilu udało ci się odnaleźć? Wszystkich, którzy nadal żyli. Wszystkich? Ja... to wspaniałe osiągnięcie. A co z kowalem Bennetem? Z tym najemnikiem? Siedzi Bennetta najpierw, bo Lino, ojciec Gaucho, w sumie tak, mogę to jest tak, fakt. Jasne, idź. Ale jeśli pomożesz mu uciec, zajmiesz jego miejsce. Czego? Chcę zobaczyć więźniów. No idź i pożegnaj się ze swoim kumplem. Chyba nie zamierzasz wyciągnąć... Zapomnij o... A wtedy... Przedda się. Spoko. Jak trafiłeś do paki? Te świnie wrzuciły mnie do lochu. Twierdzą, że zamordowałem paladynę. Ale ja tego nie zrobiłem. Próbują mnie wrobić. Czemu mieliby to robić? A skąd mam wiedzieć? Musisz mnie stąd wyciągnąć. Porozmawiaj z Lordem Hagenem. Zbóż mury. Nie wiem. Po prostu zrób coś. Co się stało? Poszedłem do miasta z Hodgesem, żeby kupić trochę zapasów dla chłopaków. Nagle usłyszeliśmy głośny krzyk i tupot nóg. Przejdź do rzeczy. Od razu wiedzieliśmy, że coś się stało i spróbują nas złapać, jeśli nas zauważą. Uciekaliśmy, jakby nas diabeł gonił. Wtedy tuż przed bramą miasta potknąłem się i rozwaliłem kolano. Reszta jest oczywista. Straż od razu mnie złapała i wrzuciła prosto do tego lochu. Mają przeciwko tobie jakieś dowody? Mówią, że mają świadka, który wszystko widział. Wiesz, kim jest ten świadek? Nie, wiem tylko, że kłamie. Kto kieruje śledztwem? Sam Lord Hagen. Ponieważ ofiara była paladynem, to sprawa podlega pod sąd wojskowy. Co to znaczy? Nie trudno zgadnąć. Jeśli się stąd nie wydostanę, to zadędam na sznurze. Musisz mi pomóc, albo wybuchnie wojna. Lee tak tego nie zostawi. Sam się domyśl, co to będzie oznaczać. Kogo zamordowano? Nie mam pojęcia. Jednego z paladynów. Nie znam ich. Wiesz, jak się nazywał? Jakiś Lothar chyba. No nie wiem. Nie jestem pewny. Lepiej zapytaj Lorda Hagena. On zna wszystkie szczegóły. Czy ale... Od czego ja mam tutaj szukać? Bennet siedzi w więzieniu. Na rozkaz wielmożnego Lorda Hagena ogłasza się, co następuje. Dobra, idziemy jeszcze na chwilę do Hagena. No spokojnie, Kacper. Dojdziemy do tego. Dojdziemy do tego. A czemu muzyczka nie gra? No, w nie gra muzyczka, nie? W sumie to za chwilę będzie trzeba się uczyć z tabliczek. Zapytamy Hagena, czy kto był świadkiem w sprawie Bennetta. Ciekawe, czy nam powie. To było oczywiste. Czy grałem w Undertale? Słyszałem dużo dobrego o tej gierce, ale tak, czy grałem, to nie grałem. W Undertale. Muszę z tobą porozmawiać o Bennetcie.
Skąd masz pewność, że to Bennett jest mordercą? Mamy naocznego świadka. Jak widzisz, wina tego najemnika nie podlega dyskusji. Co to za świadek? Cornelius, sekretarz gubernatora, widział całe zajście. Podany przez niego rysopis pasuje jak ulał do Bennetta. Z mojego punktu widzenia sprawa jest zamknięta. Najemnik zostanie powieszony. Mówił już? No widzisz, to jest właśnie dzisiejszy kasztan. Trochę wyłączony z mainstreamu. Ten Cornelius gdzieś tu stoi, nie? On tu gdzieś przebywa. Tak. Widziałeś zabójstwo Lothara, prawda? Nie muszę odpowiadać na żadne pytania dotyczące śledztwa w toku. Lord Hagen wie już o wszystkim. Co widziałeś? Naprawdę, nie mam teraz czasu. Musisz wyjść. Zamykamy biuro. Dość tego. Co widziałeś? Ja widziałem, jak najemnik zaatakował paladyna od tyłu, a potem wyjął miecz i wbił mu go w klatkę piersiową. Jesteś tego pewien? Tak, oczywiście. Widziałem to na własne oczy. Ale teraz naprawdę nie mam czasu. Przede mną cała masa papierkowej roboty. Nie wierzę ci. No i co? Powiedz mi, co zamierzasz z tym zrobić? Cenisz chyba własne życie, prawda? Jeśli mnie zaatakujesz, zawiśniesz na stryczku. Mam wpływowych przyjaciół. Spróbuj mnie tylko tknąć. O kurde, na tym wiszącym moście coś, że się domagał wody, przeskoczył przez barierkę i szedł chwilę po grodzie. Albo bez strażników. Sporty ekstremalne z Laresem. No i co? Czego chcę? Nawet nie starczy ci złota, żeby mi zapłacić. Ile? 2000 sztuk złota. To mogłoby mnie skłonić do przemyślenia tej kwestii ponownie. Ej, chyba nie chciałem go zabić, co? Aha. Mógłbym powiedzieć najemnikom, gdzie mieszkasz. Co to ma niby znaczyć? Jestem pewien, że z wielką chęcią cię odwiedzą. Zapewne nie będą bardzo mili. Nie możesz tego zrobić. Zabiją mnie. To bardzo prawdopodobne. Powiem, co tylko zechcesz. Ale dzięki, Kacper, za info. Więc co tak naprawdę się wydarzyło? Nie widziałem, co zaszło. Dostałem złoto za obciążenie winą najemnika. W dzisiejszych czasach każdy musi zadbać o siebie. Potrzebowałem pieniędzy. Kto ci zapłacił? Wystarczy. Zabije mnie, jeśli go wydam. Czy zgodzisz się powiedzieć to samo lordowi Hagenowi? Nie jestem szalony. Nie mogę zostać w mieście. Dam ci mój pamiętnik. Powinien być wystarczającym dowodem. A ja mogę go ten, nie? Zgładzić, co? Chyba go zgładzimy, nie? Jak spierdziela. Naprawdę w to wierzysz? Tego jest więcej, wierz mi. I gdzie on będzie uciekał? Pobiegniemy za nim chwilę. Będzie śmiesznie. Ej, Cornelius. Mam swoje zdanie na ten temat. Gdzie on leci? A, on pójdzie tam. I co on tam będzie robił? Dobra, Cornelius. Agen chyba mi podziękuje za to, nie? Wydaje mi się, że Hagen za to podziękuje. Mam pytanko, Kasztanik, czy gramy koopsy jakieś zgodnie z tradycją? Można coś pomyśleć. Można coś pomyśleć. Nie mów, że o tym nie wiedziałeś. Muszę z tobą porozmawiać o Benecie.
Sądzę, że Bennett jest niewinny. Dowody są... Aha, bo muszę przeczytać najpierw ten dziennik. Kasztan ma dzisiaj laga. Dziennik Corneliusa. Jeśli Larius nadal będzie postępował w ten sposób, nic tu po mnie. Ostatniej nocy spotkało mnie coś dziwnego. Jeden z tych mężczyzn w czarnych kapturach złożył mi wizytę. Podobno są oni sługami zła, jednak mój gość miał w sobie coś, co budziło zaufanie. Niemal czułem bijącą od niego moc, choć kiedy przemówił, jego głos był spokojny. Zaoferował mi 20 tysięcy sztuk złota, jeśli doprowadzę do skazania jednego z najemników. Powiedział, że niedługo zrozumiem, co miał na myśli. Oczywiście zgodziłem się od razu, ci najemnicy i tak nie zasługują na nic lepszego. Gdyby nie oni, moje życie byłoby dużo łatwiejsze. A złoto zapewni mi dobrobyt aż do końca mych dni. Stało się. Aresztowali jednego z najemników, zamierzam dotrzymać danego słowa. Masz jakąś propozycję? Wiesz co, za nią? Nie wiem, ciężko mi się myśli teraz. Cornelius kłamie. Coś wymyślimy fajnego. Mam jego pamiętnik. Są tu wszystkie dowody. A to podła gnida! W świetle nowych dowodów mogę zrobić tylko jedno. Na mocy powierzonej mi przez jego wysokość i świątynię ogłaszam, że więzień Bennett zostaje oczyszczony ze wszystkich zarzutów i ma zostać zwolniony. Za to Cornelius ma zostać pojmany pod zarzutem krzywoprzysięstw. Oszczędzę ci kłopotu. Cornelius nie żyje. Zatem otrzymał już sprawiedliwą karę. Dobra robota. Aha. No i elegancko. I co? I teraz powiemy Bennettowi, przekażemy dobrą nowinę. I nic, to pogadamy jutro najwyżej jeszcze. Ja z panem Buriem zaraz spację przy dopytek, że papa kasztany z liczatki. No trzymaj się za nią, pogadamy, spoko. Ja jutro mam wolne, to ją skontaktuję z tobą. Może wcześniej nawet. Nie sądzę. Także spoko, luz. Dzięki, że wpadłeś. Bajo, bajo. Dobrej nocy. Alright. Czym? O, Harad, weź masz trochę broni. O, kradzież tego mieszka będzie dziecinnie łatwa. O, aha. Czyli jednak wyświetlają się ci, co można ich okradać. Może Meldora mogę? Trzeba może tą zręczność podwyższa, ale no kurde, po co? Hej, ty! O, patrzcie no. Fajnie, bo za to się expo dostaje. W ogóle jak ciągle grałem w Gothica i wyłączyłem na chwilę, to pulpit tak jasny był i tak mnie oślepił. Bo wiesz co, Kacper, Gothic to jest ciemna gra ogólnie. Ta gra jest taka ciemna bardzo. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. Dobra, to do Benecika. Bennett, jesteś wolny. Ale w tej ciemności Gothica jest wspaniały klimat. No, a Bennett już nawet mi nie podziękował, tylko zdążył się zmyć. Co za ziomek. Ej, uratowałem Gorna, nie? Uratowałem. Już myślałem, że nie. Dobra, gdzie jest... Nie,
polecę tam, bo w sumie nie mam nic. No to lecimy. Lecimy najpierw do najemników, bo skoro Bennett da mi zbroję łowców smoków, no to ja chętnie ją przyjmę. Naprawdę, bardzo chętnie przyjmę tą zbrojkę. Z miłą chęcią ją przyodzieję. Siemanko, Nati. Yo, yo, dobry wieczorek. Co tam słychać? Miło, że wpadłeś. Co tam, co tam? Tutaj na dole nie byłem wcześniej w rozdziałach, a jako iż mamy informację, że przeciwników dodają, także nic tu nie zostało usunięte. Nikogo nie widzę tu. To jest jaskinia w ogóle, w której nie byłem. Świetnie, nie? Też zależy od ustawienia monitora. Jak ktoś ma na 100% jasność, to jebany. No, pewnie też. Mnie akurat nie razi, nie? To prawda. Ale ich tu jest. Może spróbuję zrobić coś takiego. O. I wszystkich tutaj wezmę obroty i wiecie co, na to chyba tylko deszcz ognia, nie? Tylko szkoda mi tego deszczu ognia, bo on się przyda w innych sytuacjach. Ale tą lodową falę można by jakoś zrobić, ale jeszcze nie wiem jak. Ej kurczę, a w... Deszek ognia, no, bo przecież ich tu nie ubijemy, nie? Nie, no za dużo jest tych wargów tutaj. Nie, zrobimy deszczek ognia. Zrobimy, nie będziemy tam się szczypać. Może w klasztorze będą mieli, o, deszcze ognia. A jak nie będą mieli, to będę walczył z orkami normalnie. No, deszczek ognia tu łamie, wiedzie. Wypijemy sobie miksturkę szybkości, bo oczywiście przy wczytaniu efekt się kończy. Chodźcie tu. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Wszyscy, wszyscy. Ale wszyscy, 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 wszyscy. Bez wyjątku. Ja cię kręcę. W jaskini jest sporo goblinów, jest chyba cieniostwór. No cieniostwór jest tutaj, widzę, na brzegu. To będzie ciężkie, nawet w taki sposób. W sumie no właśnie, bo to można tak zrobić, nie? Ja w ogóle nie pamiętam tej jaskini, nie? Niczego tu nie znajdę. Naprawdę, jest kilka rzeczy, których totalnie nie pamiętam z tej gry. Tak jakbym, nie wiem, nigdy się tutaj nie zapuszczał, może jak przechodziłem grę, zapominałem może o tych miejscówkach. Który już level w ogóle? 31. Ładnie idziemy. Nie ma czego plądrować. Nic tu nie ma. Pełnia życia, po co ja to użyłem? Po co ja to użyłem? Po co ty to użyłeś, człowieku? For what? Co to za odgłosy? Bardzo dużo osób mija tą część mapy tak właściwie.
taki, no... Nie chcę się tym nikomu schodzić. No, albo na początku gry patrzą, że są za silni przeciwnicy, no a potem o tym jakoś zapominają, nie? Niczego tu nie znajdę. Niczego tu nie znajdę. Nic tu nie ma. Kurczę, ale tak jakby w zwykłej dwójce tej jaskini nie było? Nie no, była na bank. Tu nie będzie, tu będzie jakiś... Te odgłosy mnie przerażają. A no, bo to cieniosur jest. Cieniosur, ale w ogóle dostaje w klepę już. Masakra. Ale patrz, no w Noc Kruka nie zapomnieli tutaj dodać kamiennej tablicy. Ale tutaj jest fajne rzeczy. Była. Aha. Ale jaki ambient jest dziwny w tej jaskini. Masakra, w ogóle. Jakoś dziwnie jest oteksturowana ta jaskinia. I to zróżnicowanie przeciwników. Mega dziwny temat, powiem wam szczerze. Ciekawe. Niczego tu nie znajdę. No ten odgłos tutaj, ty słyszycie to? Creepy stuff. Mega creepy. Oho. Trochę pojebana jaskinia. Taka wydaje się randomowa, no taka no, jakby pomysłu na nią nie mieli, nie? Trochę. Tak tam te gobliny, potem te kretoszczury, te kretoszczury na końcu, te szczury wcześniej, takie po trzy wstawione. Dziwne, no rzeczywiście taki random. Śmieszne rzeczy. O, panie ze schodków. A oni tu też będą po lesie łazić? Coś w ten kurs. Jaskinia numer 84. Dawajcie tych poszukiwaczy tutaj, no. Kurczę, normalnie coś dla subów będę musiał przygotować. W sumie nie kupuj już ciężkiej zbroi, jak zaraz łowcy dostaniesz, chyba że do kompletów chcesz, bo i tak dużo masz. Zresztą nie chcę chyba do kompletu, bo lekką zbroję sprzedałem, także... Nie wydaje mi się, że chcę. Szkoda kasy, lepiej na mikstury to opędzlować i na szybkie śledzie. Zwłaszcza, że już mi się skończyła, no. A ja tu byłem w tej jaskini, nie? Chyba wcześniej tu poszedłem. Gdzie te zombiaki były, tak mi się wydawało. Byłem tutaj? Nie pamiętam. Nie pamiętam, już tyle godzin temu tu byłem. Ale to są właśnie miejsca, które trzeba opędzlować w tym rozdziale. To jest właśnie moment na to. Byłem tu, patrzcie. Ja nie wiedziałem, że on daje przed tym, dosłownie przed tym, jak mi dał Łowcy Smoków, kupiłem ciężką zbroję, ale to dawno było. No widzisz. Ja bym chciał, żeby ktoś mi dał mikstury prędkości. Bo już nie mam.
Spaceruję sobie tutaj. Yo man. Co, oni są słabi. O, tutaj chyba Orlan mi da runę, nie? Naprawdę w to wierzysz? Lecę zobaczyć, czy jesteś na szybko do jednego gastro zapało. No, po piwku to wiadomo. Oczywiście. No, ma tę runę teleportacyjną. Nikt nie chce wiedzieć. Dobrze człowiek pamięta. O. To się nigdy nie zmieni. Nic mnie już nie dziwi. Trzeba po prostu słuchać. Dobra. Kupić może mogę. No, kupiłem. Nie, chyba po tych najemniorach, tutaj po wizycie na farmie Onara, chyba Jarkendar wleci. Szybkie śledzie. Jak zamienię się w Larasa i dam mu coś i zmienię się, będzie miał on god mod? Nie wiem, nie mam pojęcia, Kacper. Nie mam naprawdę pojęcia na ten temat, żadnego kolwiek. W ogóle jak to jest tam z prowizjami, jak sub kosztuje 28, to ile ty z tego dostajesz? Właśnie Gaucho, wiesz o co chodzi, że grosze. Grosze, tam chyba to jest z 10 czy 20%. Najbardziej bezprowizyjne to są donaty, nie? To gra w gotiki, ten ma w dupie owsiki. Tak, gładki klakier. Dokładnie tak. Tym, że ja nie mam. Tam jest. Nie wiem, ty miałeś? Jak przechodziłeś? Tak, no jakoś tak to wygląda. Może trochę przesadziłem, może trochę więcej, ale jakoś tak to wychodzi. Nie zgłębiałem tego dokładnie. Może trochę więcej. Zaraz ci powiem dokładnie. Ale mnie zmęczenie łapie, masakra. Chyba dzisiaj będzie krótszy stream. Dzisiaj jestem wybombany. Przepraszam, 50%. Ojciec Gaucho. Ja już nie gram w gotiki, tylko w dobre gry. Ja gram w dobre gry, na przykład. Gonił go sam Beliar. Ode mnie nikt się niczego nie dowie. Stary, już myślałem, że naprawdę mnie powieszą. No cóż, wszystko się w końcu wyjaśniło. Wspaniale. Szkoda, że nie widziałeś twarzy tego żołnierza, który mnie wyprowadzał.
tak. Był taki przerażony, że prawie narobił w gacie. A to mi przypomina, że mam coś. Jak postawisz go kozi, zobaczymy, jak to może tak. Prezent. Nie zasłużył. Co za prezent? Słyszeliśmy pogłoski o smokach w dolinie. Tak. Naprawdę tam. W porządku, wierzę ci. W każdym razie paru chłopaków postanowiło wybrać się do doliny. Zamierzają tam trochę zarobić. A co to ma wspólnego ze mną? Opracowałem nowy rodzaj zbroi. Zbroję łowcy smoków. Jest bardziej wytrzymała i lżejsza niż zwykłe zbroje. A ponieważ to ty mnie uratowałeś, chcę ci dać jej pierwszy. Ja bardzo lubię gotyka. To prezent. Sądziłem, że pewnie zechcesz przyłożyć pewnie dużo, się do zabawy. Dużo nostalgia tutaj robi, ale gameplayowo też mi się to podoba. Tym, interesują mnie smocze łuski. Prawdziwe smocze łuski. Dam ci za nie dobrą cenę. Ile dostanę za każdą łuskę? 200 sztuk złotych. Słyszę o tym po raz pierwszy. Mówią to i owo. Co? Czego potrzebuję? Dawaj, dawaj wszystko, co masz. To było oczywiste. To naprawdę problem. Nie zasłużył sobie na to. To było oczywiste. O kurde, dwa razy lepsze od tego, co mam teraz. Teraz to jestem niepokonany, guys. Teraz będę niepokonany. W końcu i tak go oczywiście dorwali. Szkoda, że Bennett nie daje tej zbroi każdej klasie. No jak miałby dać każdej klasie, jak przecież ten łowca smoków to jest przedłużenie klasy najemnika. No jak, no? Nie może tak dalej być. Się przepraszam, Kacper. Ale się podnieciłem trochę, bo ta zbroja jest naprawdę okej. Okay. Trzeba silnie uderzyć w sam środek. Nie trzeba mi więcej kłopotu. Koszmary senne nie pozwalają ci należycie wypocząć. No. W takim razie ja idę w jedno fajne miejsce. Kurde, marnuję mikstury przez to. A, idę jeszcze pogadać z tym, z Lee. Nie no, gładki klakier, to jest przedłużenie po prostu no najemnika, nie? Tak jak strażnik awansuje na paladyna, no to najemnik awansuje na łowcę smoków. Wszystko w porządku? Uratowałeś mój tyłek, kolego. Nigdy ci tego nie zapomnę. Posłuchał niewłaściwych ludzi. Co będziesz teraz robił? Siemanko, Daisy. Dobry wieczór, co tam? Porządnie się najeść. A potem? Kto wie, może wrócę do kolonii. Ktoś musi mieć oko na orków. Nie chcemy chyba, żeby bez postrzeżenia... Tak, tak, to kojarzę, że Pyrokar coś ma. Zresztą Watras mówił chyba. To było. Patola w mojej klasie. A, dobrze, że jesteś. Tylko siła, więc nie mów mi takich. Co się stało? Zobacz, co znalazłem w starej kaplicy. To magiczna runa. Jeśli się nie mylę, przeniesie cię z powrotem na tę farm. Pomyślałem, że może ci się przyda. Wracam z Górniczej Doliny. Tamtejszy zamek został zaatakowany przez smoki. A więc to prawda. Lares wspominał coś o smokach, które miały się kręcić wokół miasta. Numer jeden. Prawdę mówiąc, nie dawałem temu wiary. Było dokładnie tak. Co się stało z paladynami? Losowanko trzeba zrobić. Świetnie. Ja stawiam na jedynkę. Hagen wyprawi się teraz do Górniczej Doliny ze swoimi ludźmi. Im mniej paladynów zostanie na miejscu, tym lepiej. Było dokładnie tak, jak... Jasne, że... No, ona jest gorsza. Ciągle ci mało, co? I tak siedzisz w niezłym bagnie. Czego jeszcze chcesz? Kolejnego zlecenia. W końcu jestem najemnikiem, prawda? W porządku. Przybił smocze łuski do tej zbroi paladyna. Mam pewien rachunek do wyrównania z miejskim sędzią. Daisy to trochę... Najchętniej sam bym się tym zajął, ale paladyni nie dopuszczą mnie do jego domu, nawet na odległość celnego rzutu kamieniem. Sprawa jest dość delikatna, więc uważaj. Pójdziesz do sędziego i zaoferujesz mu swoje usługi. Spróbujesz zdobyć jego zaufanie i wykonasz dla niego kilka szemranych zleceń, póki nie znajdziesz na niego jakiegoś haka. Ten wieprz tapla się w takim bagnie, że nie powinno to być trudne. Tylko przynieś mi solidne dowody. Chcę, żeby po ich facet trafił do paki na resztę swojego życia. I pod żadnym pozorem go nie zabijaj. To by było zbyt proste. On ma najpierw trochę pocierpieć, zrozumiano? Jak myślisz, dasz radę?
Boże, Daisy, co ty opowiadasz? Trzeba silnie uderzyć w sam środek. Twoja nagroda zależy od tego... Lokaj sędziego. Lee chce, abym znalazł jakieś dowody przeciwko sędziemu Corinis. Muszę tylko zaoferować temu ostatniemu swoje usługi i mieć oczy szeroko otwarte. Aha, no czyli trzeba... Tak jak mówisz. Nic sprawdzę, nie? No. Trochę tak. Ej, dobra, uczymy się broni jednoręcznej dalej? 10 pońców? Za 30 punktów nauki? A potem dowalimy wszystko tym? Książką mi w ogóle? Chyba, że sprawdzimy, ile ogólnie dostanę z tego wszystkiego. Dobra, zobaczymy, ile potrzebuję w sumie tych punktów. Emotka trafna. To nam daje 5. Tabliczki ile nam dadzą? Czyli 85 to nie wystarczy? Po co marnować punkty nauki? Chyba wystarczy, nie? Czy nie? Naucz mnie. Mogę cię. On nadal chce 15 punktów, czyli na ten sam guzik wychodzi. Naucz mnie. Mogę cię. Ty, co ja zrobiłem? Przepraszam, jak kogoś wystraszyłem. Już jest. Dobra, wystarczy 90. Co hitka mam kryta? No 90 wystarczy nam w zupełności. Trochę spaliłem, bo mogłem bez problemu mieć 100. Jeszcze teraz. Ale save'a mam gdzie ostatniego, bo zapisałem w ogóle po tym, jak użyłem tych rzeczy. No, dobra, nie będziemy godziny gry. Ja wiedziałem, że dzisiaj się będą takie akcje odwalać. Nie dziwi mnie to. Ale 90 to już jest naprawdę okej. Okay. O, jest i poszukiwacz. Kurde, tu się smocze zębacze narobiły. Ale guys, ja mam przecież... Poddaj się, bo... Dobra, tam. Zobaczymy, jak smocze pełzacze będą oddziaływać na moją nową zbroję. Skoro jest dwa razy lepsza. A z nimi miałem problem, nie? O, nadal dawałem ostro. Dobra. Trochę ich nie doceniam. No cóż, bywa. Czasem prawda, nie musimy maksować postaci. No! Wystarczy. Jest dobrze. Jest dobrze. Kurde, ale powiem wam szczerze, naprawdę te potki szybkości by mi się przydały. Chyba polecę teraz do tego Jarkendaru. Albo zwiedzę, co tutaj jest do zwiedzenia. Zapraszam was do tańca. Ciężka zbroja łowcy smoków i gra staje się piękna. Ciekawe, kiedy ją dostanę. Pewnie jak na smoki pójdę, nie? Wtedy dopiero. Coś mi się tak wydaje. No, ale stąd polecimy dobrze przecież. Stąd polecimy ładnie. Ej, przyszedł do mnie. No nie! Ale spaliłem sprawę, nie? Jeju, jaka nubiada dzisiaj.
No przyjdziesz tu, czy nie? Tego w zamku, co jest, nie? No, kojarzę temat. Dobra, idzie jeden. Wspaniale. Chodź. Okej. Niczego tu nie znajdę. Jan, no. Jan. Jan. Teraz pytanko powstaje. Takie się rodzi. Czy tutaj się zryspiły trolle? Kurczę, no bez tych mikser szybkości to jest jakaś pomiana. Hej! Zaraz tutaj wyczajmy. Nie, chyba żaden troll się tutaj nie pojawił. Chociaż wejść trochę dalej. Ojej, ale mi smutno z tego powodu, że tu nie ma żadnego trollika teraz. Nie mam naprawdę ani nic, nic nie mam. A szybki śledź to jest totalnie lepsza opcja od mikstury szybkości. Szybki śledź kosztuje 30. Trolle wcześniej tam były, no. Wytłukłem je. Myślałem, że się pojawi jeszcze trzeci, na przykład. Okej, ale mogę iść tutaj... Pamiętasz, jak mówiłem, że na 5 hitów troll poleciał? No, coś wspominałeś chyba. Ale jeżeli mam być z tobą szczery, to chyba nie pamiętam, jak to mówiłeś. Ale okej. A dlaczego taki skoksowany byłeś? O, to jest ten dziwny odgłos, nie? O, i kruka słychać. A, w tym miejscu tutaj. Kumam. A może te, w sumie tak, to szkielety mają broń i to szkielety będą mi mniej obrażeń zadawać. Mieczem błogosławionym. Oblanym wodą święconą. Trolla na 2 i 3 idzie zrobić. No, może w sumie z tym szponem Berliara to... Teraz to chyba wszystko jest możliwe. Dobra, to są szkieleciki. To będzie jazda. Zobaczymy, jak sobie z nimi poradzimy. No, już trochę mniej mi odbierają, ale... O, teraz to można z nimi walczyć. Nie no, trzeba iść do tego Jarkandaru. Koniecznie. Co? Co on robi? Właśnie nie mam sensownych żadnych założonych. Mam jakieś premie, co mi dawają do siły, która chyba w tym momencie nie jest mi w ogóle potrzebna. Jak mam ten szpon Beliara. Gdzie krwawi? Nie krwawi. To zombie krwawi. Ze szkieleta jakieś pruchy się sypią. Ciebie krwawi? No to może ten premię wywal. Teraz ważniejsze defy i HP. No właśnie te defy, nie? Ej.
Ochrona przed bronią 10. O, szpon Beliara nadal w łapie. Jest dobrze. To są... Ochrona przed bronią. O, nie mogę tego samego założyć. Dobra, walić tą kuszę, w ogóle jej nie używam. O, i mam premię. Tą... O kuźwa, 145 nam się zrobiło przed bronią. Guys. Dobry tip. Szpon Beliara nie ma wymagań geniuszu. Dobrze, geniuszu. Ja się tam za geniusza nie uważam, ale skoro tak sądzisz... Poszedłem wraz z Laresem po ornament? Tak, go szukam, aby mi pomógł. Zgubiłeś Laresa? Dobrało. Dobrało. On co ten Lares o ciebie robi? Ojajajajaj. Ej, guys, patrzcie, te szkielety mi nic nie robią. O kurde. To jest temat hardkorowy. Nie ma czego plądrować. Co to za symbole dziwne jakieś takie? Nic tu nie ma. Ale nadal to jak w jedynce działa, nie? Że przechodzisz przez pewien próg i jesteś już kuźwa nie do zdarcia. O kuźwa, to jest... I co oni tu robią w tylu? Trafił w swojego i mi ukradł expa, no co za typ. Jeszcze nie mogę go przeszukać, no bo zwariuję. Wczytuję grę, bo mnie to zdenerwowało trochę. A, bo... Nie, ten Mac może coś mieć. Muszę wczytać grę, wybaczcie. Dobra, to tak. Zakładamy amulet wojownika. I pierścienie dwa wojownika założymy, nie? Będzie gitarka. Dobra. To mi się podoba, naprawdę to mi się podoba. To jest coś pięknego, co tu się dzieje. To jest naprawdę coś pięknego. Dobra, teraz szybki sejwik.
Przecież jak ja będę miał tą zbroję, no znowu mi wpadł w ścianę, no. Zielegra mnie nie lubi. A jak będę miał tą ciężką zbroję łowcy smoków, to już w ogóle będzie pozamiatane. Tutaj. Boże, kombinacja tak skomplikowana, a tu... No, tank na maksa będę. A to dobrze, do 3 razy sztuka. Spoko, Santi, Rubini. I teraz... Ej, on jest obok mnie. Ja zapisałem i on celuje we mnie bryłą lodu. Ale weź się trochę tutaj, o. No. Ale... Jego nie idzie przeszukać. Jego po prostu nie idzie przeszukać. Nie ma czego plądrować. O jejku. Minimalnie większe od paladyńskiej. No bo paladyni mają mniejsze, bo mają czary, nie? Runy swoje też chyba. Gdzie ja w ogóle jestem? Pewnie tu nie byłeś. To jest jaskinia za wieżą Dextera, właśnie. Ale wielka jest ta jaskinia, masakra. To będzie kuźwa ser pewnie i jabłko. Bzdury takie, że szok. Dobra, teraz skąd najszybciej będzie do tego, do tych ruin? Pachodrona. Ta lokacja jest jakaś dziwna w ogóle. Tutaj jest ten symbol za tymi drzwiami. O, jest ten symbol i tak naprawdę nic innego tutaj nie ma. Mega dziwne. Dziwna lokacja. Bóg gospody Orlana, masz teleport. No wiem. Dobra, to lecimy tam. Dobrze, dzięki, że mi przypomniałeś o tym teleporcie, bo bym tam poleciał teraz, nie? Chociaż na pierwsze pójście tam nie jest głupie, bo będzie doświadczenie po drodze, co? Tak zrobimy. Experience, guys. Experience. Mnie mówili co innego. Nie mam czasu na takie rzeczy. To naprawdę nie mój problem. Czy teraz to będzie ciężko z tym poziomem ogólnie? Nie szedłeś z Laresem? Szedłem z Laresem, ale to było, chłopie, 20 godzin temu. 25. Ale aha, bo ogólnie co rozdział się pojawiają nowe potworki, nie? A to jest zawsze dodatkowy experience. No, nie licząc jeszcze poszukiwaczy, którzy będą po drodze. A których bym ominął w sumie z tym teleporterem. O, i oni mają mikstury prędkości. No i to mi się podoba. I to jest wspaniałe. Że obstawiam, że tak 45? Ja bym tak wysoko nie stawiał. Może do 40 dobijemy. Ale 45? Ciężko będzie. Pamiętam, mój brat zawsze z takim wysokim poziomem kończył grę. Ja zawsze z dużo niższym. I patrzcie, polne bestie, bo padnę, nie?
Boskisne. Tutaj coś widać? Patrz, polne bestie się porespiły. To ich więcej jest. Poszukiwacz po lesie łazi. To jest tak, 45 to jest taka bardzo optymistyczna prognoza. A w sumie za te smoki tam będzie się kupę doświadczenia też dostawać, nie? To może. A to chyba dobry wynik jest, nie? Nie jest taki zły. Jeszcze smoki, każdy zjadł 2 expa. Właśnie, i potem jak się będzie ładować to Okoinosa i przedstawiać informację, że tam smok został zabity, to za to też będzie kupa expa. A to jest farma. Killa. Nie, zaraz, to jest farma Sekobal. Jakie w ogóle chopsy. No, smoczy zębacze, to jest ciężej trochę. Ale czyścimy twardo. Jak już mam taki def, tak bym zaprosił do siebie tego zębacza. Poziom 7 idę do Jarkendaru. Jarkendaru, co sądzisz? Sądzę, że jesteś szalony. Ja szedłem z 15. A to też według mnie był niski bardzo. No. Boże. Ej, ten smoczy zębacz jest jakiś twardszy. Na Kodak gra, na banku. Nic tu nie ma. Skoro jesteśmy tacy przykoksowani, to możemy sobie spokojnie iść na ten cmentarz. Tutaj damy radę teraz. Bezproblemowo załatwić sprawę. O, jest otwarta ta krypta. Także. Będzie dobrze, nie? Dobra. Jego trzeba tutaj poszturchać. On będzie miał kluczek. Dobra, przeszukamy sobie to zaraz. No co, oni się pojawią? Tak, pojawili się, patrzcie. Jeszcze przywołał szkielety, nie wierzę w to. Nie no, to jest ciężkie. Nie no, tego maga muszę zabić, bo on będzie przywoływał szkielety. No. Wow. To był ciężki temat.
No ciekawe, nie? Za tych przywoływanych też jest exp. Na moje nie powinno być. Ale ładnie, ładnie, ładnie wyczyściliśmy. Nic tu nie ma. Niczego tu nie znajdę. Dobra, sejwik. Ale spaliłem. W ogóle z tego co pamiętam, to w zwykłym gotiku za szkielety było dużo mniej doświadczenia, chyba 200 albo 250. Partię ponad 2000 expa. Ładnie. Niczego tu nie znajdę. Dobra, ostatni teraz. No zwykłym ogólnie mniej expa za wszystko, bo wiesz, mniej mobów, nie ma Erkendaru, to też mniejszy level się wbija. No. Tak, to prawda. Nic tu nie ma. Chyba nie zapisałem. Przywołał tych gałgansów. A dobrze, że ich przywołał. 900 ekspa więcej. No. Magowie wody, przedstawiciele Adanosa, potężni magowie, którzy nie mogą znaleźć elementów, jakiś typek bez imienia z 7 level. Nic na kodach. Dobra, i teraz powinien się pojawić chyba na środku krypty ten większy typ, nie? Coś takiego to było. O, jest. Boże, tu jest... Ale tu jest typów. Oj, ten tu już jest poważniejszym przeciwnikiem. Który sejwik? Ten o matko chyba, to był ten, nie? Już wiem, co zrobię. Ojejku. Nie. Nie. No. Po mnie. Chyba, że oni się zdążą pozabijać. Nie, dobra, nie mam szans już. Magowie, w pierwszej kolejności temu trzeba po prostu sypnąć zniszczenie ożywieńca i po problemie. Albo... O, chodźcie. Tu się schowamy przed magami. No nie wierzę. To jest trudne. To jest challenge. W ogóle ta krypta to jest mega challenge. Zaszaleli trochę twórcy.
Gdyby te szkielety się trochę normalnie zachowywały, też by było dobrze. Dobra, zapiszemy sobie już po jednym tym, magu. Gdzie to tyle expo znalazłem? Bo nie raszuję, tylko gram normalnie. Dałem się zrobić. Za młodziaka tak bym się tu schodzić, że nie wiem. Ja robię normalny slow run standardowy, a nie speedrun. Ale zakręcił normalnie. Czubasa. A zaraz wracam.
Hej, hej, hej. Jestem z powrotem. Do której dziś będzie? Wiesz co? Ja myślę, że... Nie wiem, z pół godzinki może? Jeszcze? No. Pójdziemy szybciej spać dzisiaj. Bo też mnie składa i to mocno. Ojejku. O, i mamy to. Zębony sobie wypoczynka i też się po wcześniej spać, trzeba odpocząć czasem. Niczego tu nie znajdę. No, ale to przedwczoraj miałem coś takiego. Nie, dzisiaj przed pierwszą pójdziemy spać. Przed pierwszą skończymy streamek. Nic tu nie ma. Bo też muszę o 7 wstać znowu jutro. Kurczaczki. No nie, i serio. Ojejku. Wtorek chyba. Nie było. Niczego tu nie znajdę. Wspólne spanko. Pato streamy. Jak Wiara streamuje, jak śpi. Stream 24H. Niczego tu nie znajdę. Czemu muzyka nie gra? Nie wierzę w to, nie? Dobra. Może się zdążę odkleszczyć. Zdążyłem. Dobra, zrobiona krypta. Bardzo ładnie tu było, ale nie mamy tu już czego szukać. Easy, no. O kurde. Na którym poziomie masz tego paladyna? To jest komiczne. Dobra, bo mieliśmy lecieć tam do Jarkendaru. A już nie mam miksturki chyba szybkości nawet. A szlak by to trafił. Zmień się w coś szybkiego, w zębacza na przykład. Mam coś takiego w ogóle? To jest pytanie. Mam smoczego zębacza, ale czy kurde warto? O, ścierwojadek może.
A, coś tam nadrobimy. A mi się chce spać, a nie chce mi się spać, pomoc. Chce ci się, czy ci się nie chce? Dobra, już musimy się zamienić z powrotem. Bo są przeciwniki. A ja nie ominę ani 40 doświadczenia punktów. Co to za włóczęga tam jest? Co tu się dzieje? Co masz na myśli? Jesteś już drugą osobą, która przebiega tędy, jakby ją goniło stado krwiopijców. Pogorsza, jak chciałbym stać, ona zasnąć, nie? Nie można. No, to jest mega... dołujące. Wyglądał jak... Ale jak się leży, to już się odpoczywa, także... Mów sobie, co chcesz. Ale ci kolesie na pewno nie mają do końca po kolei w głowach. A dokąd pobiegł mój poprzednik? Na górę. Ja? Aha, czyli co? Właściwie zrobimy Pedra przed pójściem do klasztoru. No i okej. W sumie jak tu już jesteśmy... Jak tu już jesteśmy, to może też cieniostwora zabijemy? Właściwie dwóch, bo tu jest dwóch cieniostworów. I to pielec się zajawił. To ci ciekawe rzeczy. Nic tu nie ma. Oki. Piękniś. Oj, kamienna tablica jest nawet elegancka. Wiecie, co mnie nurtuje? Skąd on wytrzasnął tego orka tutaj? Jeszcze mu urżnął łeb. Ja pierdzielę, co tu się stało? 72 godziny w Asasynie? To ładnie, kurczę. Ładnie ciurasz. Ja obstawiam, że na 90, na 100. A ile tam masz procent mniej więcej? W ogóle przeciwniki w Gotuku to niezłe są. To znaczy? To gładki klakier. Czy to chcesz powiedzieć? A, nie wiesz. To nie idzie jakoś mniej więcej tego sprawdzić? Ile tam masz tych rzeczy? Aha, nie wiesz do końca, ile ci lokacji zostało, no rozumiem. Serio, szczury się pojawiły? Bo nawet jakbyś się maksował siłę i broń wręcz, to i tak na... Tak nie... One-shotujesz orka elity. W dwójce chyba było to możliwe. 70%? No, to 90 godzin będzie, nie? Ja pierdzielę, nie? Co to są za ziomki?
No, noc kruka ma podniesiony poziom. To dosyć wysoko na moje. Smokożywienie jest taki potężny, pada na parę strzałów. Jestem ciekaw, jak będzie w ogóle szło. Bardzo mocno ciekaw jestem, jak będzie szło ze smokami. Fajnie, że oni dropią te mikstury szybkości. To jest mega spoko. No taka forma nagrody za takie warzywienie, nie? Całą grę, za takie dokładne granie, a nie za przeraszowanie. A, tędy pobiegł Pedro, nie? Przywołujesz demona i tyle. O, to ciekawe. Ja im dam odpychanie. Ja im dam. O, tu widzę ferajne do ubicia. Zaraz tam pójdziemy, zdobędziemy tylko oko. Szczeknie masowe zniszczenie. To co lubię najbardziej. Tak, pamiętam to, że one się regenerowały. Dranie. No powiem ci, od czego zależy, ile HP sobie regenerują na sekundę, bo i tak nie uwierzysz. Pewnie poziom gracza razy coś tam. Wiesz, nie? Czarny troll, zrespił się, gałganiarz? Nie zrespił się. Fajne jest jaskinie w ogóle tego czarnego trolla. W ogóle ja lubię tą część mapy bardzo. Bardzo lubię tą część mapy. No to dawaj, gładki klakier. Co tu robisz? A co cię to obchodzi? Tak tylko Zrozumiałe. Tak czy inaczej, to nasza droga. I nie lubimy, jak nam ktoś tu przeszkadza. Nie twoja sprawa. O co ci chodzi? Szukasz kłopotów? Skoro nalega. Pora ci ją zamknąć. Od liczby FPS na sekundę, co ty gadasz? To wolno będzie się u mnie regenerował. A to samo było w tym. Nie wiem, czy kojarzycie, w Dark Souls 2 broń się psuła. I jak miałeś 60 klatek, to się psuła dwa razy szybciej. Bo to było zależne od klatek animacji. A to widzę, jest to samo, ty, niezłe jaja. A to jest śmieszne. Fajnie, fajna sprawa. Nie wiedziałem o tym. Co ty gadasz? Tutaj to ledwo 60. Nic tu nie ma. Na tym laptopiksie. Ze włączonym streamingiem. Kaszle. Bagienny smok. O, wojownik cienia. Wojownicy cienia są niemili. O, dwóch wojowników cienia. Oj. Oj. Ten zwój jest trochę OP, nie? O
bogowie, walka. Siemanko, siemanko, Paxson. Dobry wieczór. Nie było cię tu nigdy. Siemaneczko. Jak tu trafiłeś do nas, na Goticzka, do kasztaniaków? Nic tu nie ma. Najsilniejszy chyba lodowy. No, chyba był, no. Mocza zguba. To co? O, to jest bardzo dobry miecz. Ale 160 siły? No to nie wiem, nie? No, nie wiem. Chyba nie. Chyba nie pyknie. Mam Gotika w follow i od czasu do czasu szukam polskich streamów. No to spoko. To siadaj wygodnie. Jeszcze niedługo potrwa stream, także... Nie zmęczysz się. Zapraszam. Też podobnie tu wpadłem. Goddamn Mayo. Siemanko, dobry wieczór. Dobry człowieku. Również zapraszam do oglądanka. No dzisiaj nie, no dzisiaj kończymy wcześniej. Przed pierwszą pewnie nawet, no niestety. Obiecuję, że w weekendzik będzie dłuższy streamek. Dziś miał być Capital Four. Pija. W sumie nie masz już na PC wydawać to... Na co punktów nauki wydawać to łady siły. W sumie tak, no masz rację. Starzy ludzie tak mówią, że lubią sentymentu wracać do starych gierek. Oj, dokładnie. Wy też jesteście takimi starymi ludźmi jak ja? To witam w gronie starych ludzi, starych wygów gotikowych. Zapraszam. Możecie zostawić followka, jak wam się podoba. Zapraszam też do followowania. Zapraszam do wspólnej zabawy przy Goticzu. Przy 30 lat to starzy ludzie. No starzy, no. Dzięki bardzo, Paxsonik, za followeczka. Bardzo ci dziękuję. Tobie także, Garden Mayo. Dzięki. Dawajcie. A jestem między młodymi a starymi. Z największą ilością werbów. W sile wieku, tak zwany. Kurde, oni tam psują to oko, nie? Psuje. Ja tu młody, Santi Grubini. Widzę, siedzisz cały czas. Lurkin. A? Aha. Nie ma dowodów na to, że poszukiwańcze wiedzieli o zniszczeniu Okalinosa. A? Żeby? Niby wiesz, czego się możesz po tej grze spodziewać. Wiesz co, gdzie znasz każdy dialog już na panie, a dalej się miło ogląda. Paxson, wiesz co? Miałem kilka takich miłych niespodzianek. Tutaj właśnie przechodząc tego Gotika po raz Bóg wie który. Na przykład totalnie nie pamiętałem lokacji bagiennej w Górniczej Dolinie. Mega miło się zaskoczyłem. Totalnie nie pamiętałem jaskini, która jest pod Korinis w takiej małej kotlince, w której dzisiaj byliśmy. Także zaskoczyła mnie jeszcze ta gra. To mnie najbardziej ucieszyło teraz grając. Tak, najmniejszym szczegółem, dokładnie. Zawsze znajdzie się jakiś taki szczegół, nie? Tak samo jak Gomez nie wiedział o zabójstwie Magu Ognia. Ale gdzie ty mówisz serio? Taki jest lore? To sam Beliar zrobił? Wiedziałeś, że da się ustalić cenę informacji Cardiffa na 5? Jezus, jak? To nie wiedziałem. Ty te małe szczególiki zdradzasz, tak? Nie no, aż tak tej gry to nie znam.
ale zawsze mi się mega mocno podobały efekty cząsteczkowe w tej grze. Czarów są mega fajnie zrobione. Jak na tamte czasy robiło to wrażenie dosyć spore. Aha, i wtedy jest tani. No widziałeś, nie wiedziałem nawet o tym. No, bardzo dużo mi powiedziałeś. Niewierny w domu pana? Chciałem sobie go kiedyś jako dzwonek do drzwi ustawić. A kurwa. Niewierny w domu pana? Bądź przeklęty, śmiertelniku. Sam bądź przeklęty, pajacu. Boże, ogrywałem tu Gothica jakoś z miesiąc temu, może lekko ponad. To się normalnie zsikałem ze śmiechu na tej kwestii. Aha. I on dochodzi do wniosku, gładki klakier, że jednak chce pogadać i ci sprzedaje te informacje taniej, tak? Za pana ciemności. My tu mamy taki fajny sandzik, ale jest wyprzedany w tej chwili. No, śmiertelniku, coś takiego, gładki klakier, mogą przekręcić. Przepraszam. Ajajaj. Przecież to tylko dlatego, by móc pocałować Gomeza w dupę. Powiedz, Noa. Czy to coś z przodu twojej głowy to twarz czy dupa? Śmiertelny w domu pana, bądź przeklęty. Dobra, gładki klakierz, przepraszam. Nie bij. O Jezu, przepraszam. Ale to było komiczne. I za to kochamy Gothica, właśnie. A tu skusza Dragomira, nie? Z Iberionem pożałował każdy na wygrasz Gothica. A, z Iberionem, jak Gomezowi odpowiadasz. Dobra, kumam, skumałem. Przyszedłeś tu tylko dlatego, żeby pisać nieśmieszne cytaty z Gothica, myśląc, że będziesz śmieszny. Gładki klakier się odpala, znowu. Wyzywo. Nie wyzywaj, nieładnie. Taty z Gothica są śmieszne, no są, nie bawią. O, dobra, ej, nie zabrałem Okainosa, nie? Ja to jestem niezły agent, czy zabrałem? Nie no, mam, okej. Okay. O, wojna na czacie się zaczyna. Temat przewodni, czy żarty z Gothica, czy śmieszne cytaty z Gothica są śmieszne? Powiedz, no, czy to coś z przodu twojej głowy to twarz, czy dupa? Jak są, nie są śmieszne? Jak można mówić, że to nie jest śmieszne? O bogowie, walka. Facet potykał się o słabe przedstawienie. Facet potykał się o własne nogi. Jest tu coś? Jest tu ktoś?
Ktoś lub coś, co mogę ustrzelić? A to są orkowie, nie? W tym lesie. Damy orków, zapolujemy na orków. Uff. Ale polskie kabarety są bardzo nieśmieszne. Ja nie przepadam. Nie mówię o tych, co tam na Polsacie lecą, czy tam na jakichś takich tych kanałach dziwnych. No, to jest dramat. Boże, jakie to jest nieśmieszne. Gdzie są ci orkowie? No tu byli ci orkowie w tym lesie. Mamy w ogóle stuknęło 170 followerów. Bardzo wam dziękuję. Bardzo wam dziękuję za wsparcie. Jeśli chodzi o polskie kabarety, to ostatni raz tak się uśmiałem, jak schabowe smażyłem. Nie taka wielka jak teksty z Gotika. Ojejku. Wreszcie. Pan Maruda jesteś, gładki klakier. Pan Maruda. Jeszcze się dobrej zabawy. A nie, orkowie potrafią przydzwonić. Ale... Nic tu nie ma. A co cię śmieszy? Ja podejrzewam, co może śmiecić. Już dzisiaj śpię, przepraszam. Śmieszyć gładkiego klakiera. Jak Pironem pijany Rodzyn upadnie i sobie głupi rozwali. I tak jakby rzadziej wchodziły te kryty, nie? W sensie te dodatkowy damage ze szponu Beliara. Coś tak gra mnie tutaj w bambuko chce zrobić. Śmieszne powiedzenie, że Gothic to dobrego. Gościu zna na pamięć Gothica. Hejtuje na total. Taka trochę toksyczna relacja, nie? Niczego tu nie znajdę. Niczego tu nie znajdę. Istnieje pomiędzy tobą a Gothiciem, co? Toksyczny związek. Co ten ork? Niczego tu nie znajdę. Tak, tak, mam 30 chyba. Wiesz co? 32, no. Mało. No, niedużo, to prawda. Tylko chciałbym, żeby normalny krytyk wchodził, nie? No bo kurde, dobra. Patrz, jeszcze uderzy pośmiertnie, nie? Jeszcze kombosa zrobił pośmiertnie. Co to są za ziomki? Niczego tu nie znajdę. Poziomki. Ojejku, co tu się dzieje? To już się zbliża godzina, guys. Naprawdę.
Trzeba będzie jeszcze się gibnąć do Jarkendaru i... Niczego tu nie znajdę. To było śmieszne. Facet spotyka się o własne nogi. No. O kurde, ale żeśmy teraz narobili. Tak to było śmieszne. Entertainment. Nic tu nie ma, niczego tu nie znajdę. O kurwa, przepraszam. Ten orkel i tatu się wziął, chyba inną stroną poszedłem teraz. Gościu, skąd ty się tu wziąłeś? Ten warg gdzieś mi zniknął. What? The hell. O, jest was tu trochę. No nic nie chodzi, matko. Arkania to najlepszy gotik, naprawdę świetna gra, rozgrywka na długi godziny, polecam każdemu fanom z serii. Tak co, ale Arkania to nie taka tragiczna gra, naraz fajna. Ja nie pamiętam, jak grałem w to zaraz po premierze, to mi się tam system walki nawet podobał. Ale cała reszta to był... Nie wiem co. Dobra, w którym miejscu ja się tu poślizgnąłem? I gdzie jestem dokładnie? Muszę sobie to określić jakoś. Aha, jestem w środku tego lasu. O, to jest jakieś cmentarzysko, na którym nie byłem. To się przejdziemy. Są jakieś unnamed graves. Arkania, my na fan jest dość toporna. Dość toporna, panie. Czy tu można ładnie sobie łeb ukręcić, nie? Spadając. Upadek Cetaryk ma tylko dwie wady, to już jest dość toporny i od ono skończy być keywordem. Ogólnie to... Hit.pl. Dziękuję za followem, siemanko. Pierwszy raz chyba. Jak tu trafiłeś? Standardowe pytanko. Siemaneczko.
Ja nie grałem w Upadek Setarif, bo jak ja grałem w Arkanie, to jeszcze Upadku Setarif nie było. Ale będzie okazja. I wiecie, kiedy będzie okazja? Jak będę ogrywał tutaj Arkanie na streamku, to będzie okazja do Upadku Setarif. Chodź tu. Niczego tu nie znajdę. Ale będę robił szaloną rzecz, bo mam zamiar ograć to na PlayStation. Ale tam sterowanko to chyba jest podpada takie przystosowane, nie? Bo ta gierka chyba była robiona z myślą o konsolce. Też między innymi. Tylko muszę się dowiedzieć, czy na konsoli jest polska wersja, bo w sumie nie posiadam takiej wiedzy na temat niczego tego, czy polska wersja jest na konsoli Arkani. Chodź to, ubranie. Idzie na pewno. Tu nie ma. Tam jest takie w ogóle takie sterowanie, takie dodżowanie, jakieś takie souls-like'owe. Rzekłbym nawet. I dobra, trochę to poczyściłem, nie? Chyba załatwiłem tych wszystkich orków. No to nic, no to lecimy do Jarkendaru, nie? Nie pierwszy raz jestem, jak zwiedzałeś Farmonara byłem, ale to jakiś czas temu chyba już, nie? Czy teraz? Fajnie, że wpadłeś. Fajnie, dzięki za followka w ogóle. Oj. O nie. Człowie. Nie, trzeba ulepszać szpon, nie? Maksymalnie go do 50 chyba można ulepszyć. Spoko się ciebie ogląda. Bardzo ci dziękuję. Za ciepłe słówka. Aha! 33. Guys. Niedługo spanie. Do pierwszej dzisiaj. Dzisiaj do pierwszej. Może za 15 pierwsza. Maksymalnie do pierwszej dzisiaj. Naprawdę. Bo ja też muszę lecieć w Kimkę dzisiaj wcześniej. Jutro nie wiadomix, czy będzie Godlicz. Może coś tam na kopie będzie, ale jeszcze zobaczymy. Jeszcze zobaczymy. Może Godlick na kopie. Nie ma. Gdzie jest ten drugi? Pat pewnie gdzieś sobie giery połamał, nie? Dobra, spadam do Jarkendaru. Żeby się nie zabić po drodze. Czyli najszybciej będzie z gospody. Do tawerny, pyk. I wejdziemy tam, jeszcze załatwimy te ogniste jaszczury. Przepraszam, ale mam taki po prostu OCD tutaj, jeżeli chodzi o wybijanie potworów i ekspienia, że szok. No to tutaj hyc i jesteśmy. Kurczę,
Kurde, ale w tym Jarkendarze to się... Jarkendarze się pojawiają te stworki na pewno? To jest ciekawe bardzo. Ale duże są te ruiny. Mega duże. Ktoś tam mi wspominał, że się respią. Xenonius, czy to nie był czasami tutaj jeden z widzów? Niczego tu nie znajdę. Ojej. No właśnie też mi się wydaje, że... Chyba tak ciężko. Zobaczymy. Bo tak i tak trzeba się tam udać po szybkiej śledzie. Bo mnie nie stać na mikstury szybkości. No i tak właśnie kasztan się zgładził. Kurczę, ej. Ciężkie one są. Chyba spamować atak trzeba na nich. Na ogień się ubierz. Taki kombinezon ubiorę. Koc termiczny założę na siebie. Koc gaśniczy, przepraszam. W czwartym rozdziale jest respawnu Jarkendaru. Czyli w takim razie, na razie to tam idziemy. Wiesz co, to w czwartym... To ja myślę, że w czwartym rozdziale pokonamy też te jaszczury. Siemanko w ogóle Totenkami. Też chyba pierwszy raz na czatach. Już nie będę mówił, że pierwszy raz na streamie, bo wiem, że bardzo dużo ludzi po prostu się nie udziela na czacie. Tego, co tutaj wnioskuję. Także siemaneczko. Witaj na czatach u Kasztana. Zachęcam do zostawienia followka. Nie, że żebram, ale zachęcam. Dobra, lecimy do Jarkendaru. Zombie na bagnach? Że w Jarkendarze się respią zombie na bagnach? Czy potworki ogólnie się respią w Jarkendarze? Może ktoś wie, jak odbagować quest z Miksirem od Strażnika Umarłych, bo Miksir mi się wymiksował z Jarkendaru i nie mogę mu powiedzieć o tym, że gadałem z Quahodronem. Jak jest w Korinis. To jest ale dolina. Muzyczka znowuż nie gra, nie? Nie, żeby każdy... No nie no, gdzie? Ja nic nie mówię. Nic nie mówię przecież. A one się tam z jakiegoś powodu respią? Bo to jest ciekawe. Czy że akurat zombie na bagnach, nie? Ale żadne inne potwory się nie respią? Mega ciekawe to. Co tu wypisujesz? Jest i Jarkendar. Welcome back, Jarkendar. Aha, warto od bagien. I to wszystko w czwartym rozdziale dopiero, tak? Teraz nie ma co nawet tutaj śmigać. Nie ma fabularnej podstawy na zombie, ale ich tam początkowo nie ma, nie?
To jest ciekawe. Ej, ty! Pohandlujmy. O, dawaj te miksursy. Nie ma co. Pełnię życia też, dawaj. Co tu masz jeszcze? Bryłę lodu, dawaj wszystko co masz. Grom z jasnego nieba. To też się przyda, to jest taki biedny deszcz ognia, nie? Leczonko też spoko. Dobra, ja ci sprzedam jakieś pierduksy. Dobra, Kronosik, to wszystko. Nie po to przybyłem do tej doliny. Co tu raz, masz coś ciekawego do powiedzenia? Hej, ty! Biedny deszcz ognia. No. Co zostanie? Test. Niech cię. Dobra, kochani, odpadam, bo już oczy się zamykają. Leć spać, nie zatrzymuję cię. Ja za chwilę kończę, także wiele nie stracisz. Dobranoc, śpi dobrze i bardzo ci dziękuję za subika. Dzięki za wsparcie. Very, very kind of you. Okej, okay, do piratów. Do kanionu. No nie, no tu się nic rozpiło, czyli czwarty rozdział. Bardzo, bardzo szlachetnie cenna była ta wiadomość, dziękuję. Także zaraz kończymy. Dobranoc, dobranoc. Jeszcze raz dziękuję za wsparcie. Biedny deszcz ognia. Siemano piraty. Jak żyćko. Kurczę, ale Gothic 2 z tym dodatkiem z Nockruka jest całkiem obszerny. Całkiem obszerny. O, ja wiedziałem, że ty w nocy siedzisz i ważysz gorzałe. Chcę czegoś mocnego. Dobra. Jeden, dwa, trzy. Poklikamy sobie trochę. Tak sobie będziemy klikać trochę. Daj trochę tego szybkiego śledzia. Daj trochę tego szybkiego śledzia. Srogi trunek. Daj trochę tego szybkiego śledzia. Srogi trunek. Daj trochę tego. Srogi trunek. Dobra, ktoś liczy ile tego mamy? Daj trochę. Właśnie szczególność. Daj trochę tego szybkiego. Daj trochę tego szybkiego. No. Tak trochę to brzmi. Ile mamy szybkiego śledzia? 33 za mało. Ej, ty. Jeszcze chcę więcej. Przyszedł. Grogu nie chcę. Chcę coś mocniejszego. Jeszcze więcej. Chcę czegoś mocniejszego. Co podać? Daj. Srogi trup. Daj trochę tego szybki. Niezłe jazzy. Jeszcze troszeczkę. Daj trochę tego. I możemy spadać stąd. Srogi. Dobra, ile mamy? Dobra, 47, już nie przesadzajmy, nie?
Będą jeszcze mikstury szybkości. Wydaje się, że za szybkiego śledzia na pewno jest więcej niż 2 sztuki. Jak to z questami wyglądamy? Lokaj sędziego, usza Dragomira, eksperyment i Joe. Dobrze wyglądamy z questami w sumie. Tylko do tych, do Joe, bo Joe jest w wieży, nie? A do wieży ma klucz któryś ze strażników. Trzeba mieć bardzo wysoką zręczność, żeby to zrobić. I te krwawe puchary też. To są takie oparte na zręczności w ogóle questy. O kurde, nie tutaj. Tutaj. Dobra, jesteśmy przy gospodzie. A, do Dragomira oddamy mu kuszę. Proszę. Rzeczywiście, to należy do mnie. Nie powiesz mi chyba, że udałeś się do Kamiennego Kręgu. Oczywiście. To było bardzo nierozważne z twojej strony. Mimo to dziękuję. Oczywiście. Odpłacę ci się za tę przysługę. Mam nadzieję, że to wystarczy. No kurde, za dużo to ty mi nie dałeś za to. Skoro to takie ryzykowne było. To szybkie śledzie jest krótki dosyć. Not good. Nie mów, że to nieprawda. Kiepska sprawa. Dobra, dojdziemy sobie do klasztoru. Mogę ci opowiedzieć o takich rzeczach. I zakończymy tą farsę na dzisiaj. Coś się w końcu zmieni. Żeby było coś widać. Czy ty, Orlan, sprzedajesz jakieś mikstury, ty mi jeszcze powiedz? Dużo by mnie to kosztowało. To było oczywiste. Nie sprzedajesz, ale ja muszę jeszcze ci żbyry pewne sprzedać tutaj. Tak, jakby o, mnie to cokolwiek te rzeczy. O, skrzyneczka, złote puchary. Nie wiadomo już komu. Za to jest kupa kasy. Nie można na tym polegać. Sam by na to nie wpadł. To żadna tajemnica. Dobra. Naprawdę w to wierzysz? Jeszcze ten mag będzie miał po drodze mikstury. Też zaopatrzę u niego. Bo jakieś zwoje ciekawe. Hej! Pokaż. O, no, super. Niechaj i... O, ścierwajatki się pojawiły. Ja w ogóle wyprzedziłem fakty, bo ja w ogóle nie było mnie jeszcze w klasztorze, już mam oko z Inosa. To jest ciekawe. Dobra, tu sobie zapiszemy. Okej. Okay.
Ja bardzo wszystkim dziękuję za uwagę, bardzo dziękuję za wsparcie, dziękuję, że byliście tutaj na streamku. Dzięki za nowe followki. No, koniec rozazaś. Dobry wieczór w ogóle. Dzisiaj wcześniej. Obiecuję, że w weekend będzie jakiś dłuższy streamek. Ale padam. Padam i jeszcze o 7 muszę wstać. A tak czy inaczej, dzięki za followki dzisiejsze od właśnie hit.pl, GadDemMajo i od Paxona. Dziękuję bardzo za te followki. Dzięki za wsparcie. Jeszcze rajdzika zrobimy do kogoś, nie? Także zostańcie, punkciki będą. Ale kogo tu by zrajdować? Do zobaczenia, dziękuję wam bardzo. Polecimy do pana Ćwikły, trochę inny klimat, ale często tu wpada na streamy i spoko gościu jest w ogóle. Dzięki bardzo za obecność jeszcze raz. Jesteście super. Do zobaczenia.